Dobra, kawa już prawie wystygła, możemy klikać dalej. A czwóreczkę zostawimy sobie. Czwóreczkę sobie zostawimy. Ewent Pallady, no dobrze. Go. Jakby zderfili parę kart w Wildzie. Cóż mogę powiedzieć? No, może zderfią. Zios, ale błagam cię, graj szybko. Już nie chcę ci poganiać czy coś, ale ker debele. A to nie było zawsze tak, że dodatki wraz z kolejnością wypuszczenia miały większy power? W sensie dużo mocniejsze karty były wypuszczane w kolejnych dodatkach, to czemu ten ostatni był taki słaby? Spytaj się Blizzarda! Czemu się nas pytasz? Skąd my to możemy wiedzieć? Let's wait. Co zrobiłby Uther? Uther zagrałby kartę stary i skończył turę. Czekam na rozkaz. Jej, jakie opcje. Dobiję tego nożownika, aczkolwiek to wygląda bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo źle niestety. Zima se przyszła, hej. What are we doing? No dobra, zróbmy może tak. Niestety ta babka z Whirlwindem, aż z Furią Wichru, już parę razy mnie zadźgała z Blessing of Kings. Monetkę i harpię. Okej. Okay. Okidoki. Smocza Furia. Nie, wydaje mi się, że gramy sobie Blizzarda. Tam rozimy to, zabijemy to drugie. Daj się bierz, okej. Okay. Czy lubię? Oczywiście, że nie lubię. No to hop. Zabijamy obydwóch i graj, Michał. Czekam na rozkaz. Nie na mojej warcie. Wow. Token z Divine Shieldem. To się nazywa zagrożenie. Dawać króliczka. Jakaś karteczka, jakieś 8-8 na stole. Niech będzie. Którą by tu wybrać ścieżkę? To w ogóle kojarzy dodatek Wiedźmi Las, ten w ogóle nie był na przykład odczuwalny.
Pozwól, że ci jęknę tylko. Żebyś zdał sobie sprawę z tego, co przed chwilą napisałeś. Więc... Obnaż swoją duszę! O, no! Why you hurt me? Why you hurt me? Dobra, blizzardzik i hopla. A, weźmy lustrzany bycik i graj sobie. Nie! Trzy życia. Cztery życia, okej. Okay. To już coś. Tylko teraz jak to przeżyć? Jaina, no nie sprawia, że przeżywam. Więc musi pójść to, żeby zabić to. A następnie to, żebym dobrał Ice Barrierę. Potrzebujesz klucza? No i dupa. Plan nie wyszedł. Ojej. Dobra. Mediv kontra. Mediv. Rozpocznie się gra. Koboldy i rycerze byli stłamszeni przez gadżeton. Ciekawe stwierdzenie, ale chyba się z nim nie zgadzam. Lepiej działa ten deck od Mage'a? Nie mam pojęcia. Nigdy nie prowadziłem. I też chyba zamiaru nie mam prowadzić jakiegoś porównywania decków. Który od którego lepiej działa. Pojawia się w tym roku na czymś tam? Ziom, nie mam rozpiski eventów z 2 stycznia, na których będę. Więc nie wiem.
Ja. Czemu miałby się pojawić? Pożarcie nie oznacza zabicia. Korzystam z swojej poprawności slotów na Twitchu. Jakich slotów? Mówisz o tych wszystkich, a czy o tych jakichś tam ruletkach, czy o czymś? No nie wiem, o nich pojebało, przecież to kurwa jest nielegalne. Wyśmienicie. To jest kasyno online prowadzone przez totalizatora sportowego. Więc PL jest legalne. Ale dlaczego kasyno ma być legalne, jak prowadzi je totalizator sportowy, a jak prowadzi je inna firma, ma być nielegalne, bo nie kumam. Kto wpadł na ten genialny pomysł? Okej, Maśko, spoko. Jakim deckiem gram? Control magiem. Total Casino jako jedyne kasyno internetowe w Polsce posiada licencję i zgodę Ministerstwa Finansów RP. Naprawdę? Naprawdę w Polsce panuje takie kolesiostwo i takie jebanie ludzi na wszystko co się da, że nawet kuźwa kasyno państwowe pozwalają, a innym zabraniają? Świetny kraj. Naprawdę. Total Casino.
Boże, ale design tej strony wygląda jak jakiś kurwa żart. What the fuck? Chodź mały. Jak płacić? Jak zagrać? Pomoc? Pytania. Czy muszę? Dlaczego muszę? Czy muszę być pełnoletni? Zarejestrować? Jak otworzyć konto? Czy mogę posiadać? Jakie ma? Czy muszę dokonać? Jaina, gdzieś ty jest? Tak. Fokendo. Dobra. A, mogę go spingować, mój błąd. Co to za bullshit jakiś? Kurwa mać. W teorii lot to było kasynem online wcześniej. Była opcja kupowania i zdrapywania zdrapek na przeglądarce, jak i wysyłania lotka. Nie wiem, dziwne to dla mnie trochę. Co widzę. Muszę przyznać. Czy coś słyszałem, że ludzie to streamują na Twitchu i że to ten, no, powiedzmy, przyciąga widzów. No dobra, raczej już poruchane. Wydaje mi się ten. Ale nawet nie przeszło mi przez myśl, żeby to streamować. Pol. Polski. Tam masz też pokera? Naprawdę mam tu kurwa pokera? No jaja, co robisz? Czyli co, mogę legalnie pokera streamować na tej stronie? Wprowadzam życie. Ej. Total Casino. Blackjack. Ina. Ruletka, automaty, karty. Heads up hold'em. Ale widzę, że casino hold'em. Kurde, żeby cokolwiek ten, to może mieć konto. Ty, to ja bym mógł normalnie na legalu pokera streamować? Ty to jakieś pojebane jest, no przecież kurwa, no nie możesz w Polsce hazardu promować. Chociaż dobra, no promowanie hazardu, a granie w sumie to dwie różne rzeczy. Dobra, mamy maga, zostawimy kelka tylko. Kelka, okejka. Oh my god. Jaj na pani mrozu. Otwarcie wrót, Exodia Mage. Czy będzie jeszcze artefakt? Czas pokaże. Może będzie, może nie. Kto to wie? Je. Sobie,
Zajumasz to dobra, no okej. Pasi mi to względnie. Pan małp. No i co ja mam zrobić? Zrobię tak, zawsze nie będę polimorfował małpy. To się troszkę mija z celem. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Czy nie podoba mi się za nic, no nie będzie. Nie, zbufowana małpa atakuje. No i tyle. No i tyle, jedziesz gościu. Wyglądasz znajomo. Wyglądasz znajomo. No mam taką gamę możliwych zagrań, że ja sobie rzucę Dragon's Breath'a. Bo czemu by nie rzucić? Sin Dragonsa. Tu mi brakuje 5. Fajno, że dobrałem wszystko co najdroższe z Eku. Nawet powiedziałbym, że imbastycznie. Ale te tańsze też karty mógłbym dobrać. Nie pogniewałbym się. Naprawdę. Matka jedyna. Klikanie w linki z Messengera bez upewnienia się co to jest, to nie jest dobry pomysł. Czy mi karty spali, ziomek, serio? Wyglądasz znajomo. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Mam pełną rękę. Kolita, okej. Okay. Jak kolita może być? No i co ja mam sobie zagrać? No zagram sobie Lich Kinga. Prawda, spalę sobie inną kartę. Tak na dobrą sprawę, cokolwiek by mnie spali, to whatever. A raczej... Rzeczywistość utkana. No chyba tego nie wygram. Jakie mam podejrzenia? Być może mylne, ale chyba nie. O! Go, marmurek! Blizzard? Nie, Blizzard. To znowu? Witam cię, Maćko, bardzo serdecznie w gronie subskryberów i dziękuję za wspieranie kanału 14 miesiąc rzędu. Welcome to the family, my friend. Odpalenie tego powiadomienia na telefonie to masakra, notunek pismo i Happy New York, bo jeszcze ci mati nie składałem MKRP. A dziękuję bardzo serdecznie. No na telefonach to ja się nie znaju, nie oglądaju, to ja nie wiedziaju. Hmm.
sumie zmienił ten ostatni nerf w kilku kart niż cały dodatek. No to jest też trochę smutne. Takie, że nerfy 5 kart zmieniają BT bardziej niż 135 nowych kart. Jezus. Było. Było tak, a nie inaczej. Karamba. Nie, bez sensu. Whatever. To nie istotne. I tak zostało mu 6 kart deku, więc umieram 6 tur. Raczej się przez 6 tur wybroni. Sanktu, sanktu. Okej. Mroźny wiatr północnej grani pochłonie wasze dusze. Gotowe. Bakuraku makofon. Poka poka pą. Mam dziwne obawy, że chyba zaliczę zgona. Kiedyś będę taka jak ty. Jaha, brachu. Potrzebujesz mojej pomocy? Jaha, ziomek. No bo to te w kwietniu naprawdę dało jakiś poziom świeżości. Też sobie tego i nam życzę, aczkolwiek to wątpię.